Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jakub Wojas, a to jest Kurier Historyczny Podcast i kolejny odcinek historycznego przeglądu tygodnia, w którym omawiamy wydarzenia współczesne, ale takie posiadające pewien kontekst historyczny bądź nasuwające pewne analogie z przeszłości. A w dzisiejszym odcinku, jakie plany wobec Polski ma Rosja? Władimir Putin w wywiadzie z Takerem Carlsonem. Apele o 2% PKB na obronność w krajach NATO, czyli, czy Niemcy powinny mieć silną armię? Projekt CPK, czy analogie z Drugą Gdynią są właściwe? I rocznica tygodnia, 226 lat temu, odszedł z tego świata ostatni król polski i wielki książę litewski Stanisław August Poniatowski. Zanim przejdziemy jednak do meritum, tradycyjny apel o wsparcie naszego kanału poprzez bajkofitu, patronata bądź zakupy w sklepie Wokulskiego i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy już to uczynili. Wszelkie stosowne linki znajdą Państwo w opisie. 7 lutego w czwartek wyemitowano wywiad amerykańskiego dziennikarza Takera Carlsona z prezydentem Rosji Władimirem. Putinem. W trakcie wywiadu prezydent Putin sporo mówił o historii i sporo mówił o Polsce. Zdaniem prezydenta Rosji Polska już od XIV wieku polonizowała ziemie rosyjskie, cytuję, wprowadzili tam swój język, zaczęli wprowadzać ideę, że mieszkający tam ludzie nie są całkiem Rosjanami, że ponieważ mieszkają blisko pogranicza są Ukraińcami. To zdaniem prezydenta Putina zmusiło Bogdana Chmielnickiego do poszukiwania pomocy w Moskwie i ponownego zjednoczenia tych historycznych ziem. Ponadto Polacy wymyślili nazwę Ukraina. Potem już w XX wieku dążyli do rozbicia Rosji, wmawiając niektórym grupom etnicznym, że nie są Rosjanami. Putin zauważył także, że Polska współpracowała z Niemcami, odmówiła spełnienia żąda Hitlera, ale mimo to uczestniczyła z Hitlerem w rozbiorze Czechosłowacji. Jak stwierdził, Polacy zmusili Hitlera do rozpoczęcia II wojny światowej. Dlaczego wojna 1 września 1939 roku rozpoczęła się od Polski? Bo nie chciała współpracować. Hitler nie miał innego wyboru. Co ważne, wojna wybuchła, a sama Polska stała się ofiarą polityki prowadzonej wobec Czechosłowacji, ponieważ, na mocy słynnego protokołu Ribbentrop-Mołotow, część tych terytoriów została odstąpiona Rosji, w tym zachodnia Ukraina. W ten sposób, Rosja, pod nazwą Związku Radzieckiego, powróciła na swoje historyczne terytoria, kontynuował prezydent Putin. Przekaz prezydenta Putina jest o tyle fałszywy, co bardzo sprytny. Są tu elementy prawdziwe, np. udział Polski w rozbiorze Czechosłowacji, ale z pominięciem całego kontekstu tamtych wydarzeń, istoty np. żądań niemieckich, czyli podporządkowania sobie Polski. Przy tym także Prezydent Putin zaburza chronologię, bowiem żądania niemieckie pojawiły się dopiero po zajęciu przez Polskę za Ozie, czyli udziale Polski w rozbiorze Czechosłowacji. Co ciekawe, wydaje się usprawiedliwiać tutaj prezydent Putin politykę Adolfa Hitlera. Putin jakby mówi, że była to twarda gra, którą Polska po prostu przegrała. Wskazuje przecież także na pakt Ribbentrop-Mołotow, dzięki któremu Rosja odzyskała swoje historyczne ziemie. Według niego, czyli zachodnią Ukrainę. I to jest wbrew pozorom bardzo istotny wątek w kontekście tego, jakie teraz wobec Polski plany ma Rosja, ale o tym za chwilę. Putin został zapytany także o to, czy zaatakuje Polskę czy Łotwę. Odpowiedział, że jedynie w wypadku, jeżeli te państwa zaatakowałby terytorium Rosji. Mówił też, że polscy najemnicy dominują na Ukrainie. Polska też zablokowała Niemcom przesył gazu gazociągiem jamalskim. Wśród polskich komentarzy dotyczących tego wywiadu dominuje tendencja podważająca wiarygodność prezydenta Putina, trudno się dziwić. A także fakt, że tyle mówił o Polsce, świadczy o tym, że już planuje atak na nasz kraj. I opierając się tylko na tych komentarzach, zanim wysłuchałem tego wywiadu, nasunęła mi się tu analogia, kiedy to Karol XII, król Szwecji w 1700 roku, rozważał, czy zaatakować Rzeczpospolitą, czy Moskwę. Dziś ten dylemat ma mieć prezydent Putin, czy najpierw ruszyć na państwa bałtyckie, w wywiadzie reprezentowane przez Łotwę, czy właśnie na nasz kraj. Naturalnie zapewnienia, że Rosja zaatakuje jedynie w wypadku, jeżeli zostanie zaatakowana jako pierwsza, yy, można włożyć między bajki. Już w 1939 roku Niemcy nie wahali się zrobić prowokację gliwicką, by znaleźć pretekst do ataku na Polskę, a sowieci ostrzelać własną wioskę, ble, by dostać pretekst do rozpoczęcia wojny z Finlandią. Ale po wysłuchaniu tego wywiadu doszedłem do zgoła. Odmiennych wniosków niż to, że właśnie Rosja rozważa atak na Polskę. Oczywiście wywiad był mocno niesmaczny. Tucker Carlson, amerykański prawicowy dziennikarz, będący medialnym uosobieniem trampizmu, pełnił w tym wywiadzie rolę paprotki, do której się mówi, a ta niekoniecznie musi wszystko rozumieć. W dodatku żarciki z prezydentem Putinem, który wyraźnie chciał oczarować swojego gościa, były jednak bardzo niesmaczne. Ale mimo wszystko dobrze, że ten wywiad się ukazał, bowiem Putin. Między wierszami bardzo dużo powiedział o swoich planach. Przekaz o naszym kraju nie zmienił się o od co najmniej trzech lat, kiedy Putin kreślił swój esej o historycznych związkach Ukrainy i Rosji. Putin właściwie powtórzył tu jego założenia. Ukraina to twór sztuczny stworzony przez Lenina, a sami Ukraińcy to w rzeczywistości Rosjanie, którym Polacy, a potem też Austriacy wmówili, że nimi nie są. Przy tym Putin stawia znak równości między Ruskością, rusińskością, a rosyjskością. Jest to typowa imperialna wizja dziejów Rosji. Polska jest istotna dla tej narracji jako ten zły, który oderwał prawdziwe ruskie ziemię od macierzy. Ale co tu jest istotne? Putin kilkukrotnie podkreśla linię Dniepru jako miejsce tego rozdziału między wpływami polskimi a rosyjskimi. Do tego później jeszcze wyraźnie sugeruje, że część Ukrainy, mowa tu o Zakarpaciu, to de facto Węgry. Ponadto Putin wskazał, że jego celem jest denazyfikacja i demilitaryzacja Ukrainy. Jest to wyraźne nawiązanie do sytuacji Niemiec i Japonii po 1945 roku. Był to bowiem swego rodzaju ewenement w historii prawa międzynarodowego. Przegrane państwa. Nie tyle podpisały rozejm i zgodziły się na stawiane im warunki, ale oddały swoją suwerenność zwycięzcom. Oznaczało to, że alianci mogli w dowolny sposób przemodelować te państwa. Dodając te wszystkie elementy, wychodzi nam wizja zwycięstwa Rosji w wojnie z Ukrainą. Otóż. Rosja podzieli granice na Dnieprze. Zresztą Ukrainy zrobi słabe i podporządkowane sobie państwo. Jeśli Węgrzy będą chcieli, to otrzymają zakarpacie. Wobec Polski taka propozycja nie padła i widać, że obecnie Polska jest postrzegana przez Rosję jako druga strona gry o Ukrainę. Putin wyraźnie mówi, że najwięcej na Ukrainie jest polskich najemników. I cały ten jego wywód zmierza do tego, żeby powiedzieć: Słuchajcie, Amerykanie, Polacy od wieków mieszają na Ukrainie, robią to też teraz, i jeszcze was do tego wciągają. I Putin tu wyraźnie też próbuje rozładowywać wszystkie strachy, jakie wokół niego są generowane na Zachodzie. Wyraźnie sugeruje, że chodzi mu tylko o Ukrainę, bo to właściwie jest Rosja. To nie są sprawy Amerykanów. Polska wam namieszała w głowach. My jednak, Polski, nie będziemy atakować ani żadnego innego państwa, ale musicie uszanować nasze interesy. I tu Putin nawiązuje do zapewnień, że NATO miało więcej się nie rozszerzać. Prezydent Rosji też wysyła sygnały, że przecież dla USA większym zagrożeniem są Chiny, a Rosja może być stabilizatorem bezpieczeństwa. W skrócie, wojna na Ukrainie jest sprawą regionalną, wręcz jest sprawą domową Rosji. Teraz nie możemy się już wycofać i musimy doprowadzić ten konflikt do całkowitego zwycięstwa. Ale potem, jeśli zaakceptujecie nasze warunki uprzywilejowanej pozycji w tej części Europy, to możemy się dogadać. Tak zdaje się mówić prezydent Putin. Jest to o tyle optymistyczne, że jak mówiłem w poprzedniej naszej audycji, nie ma pewności, czy ta przestawiona na tryby wojenne gospodarka rosyjska jest przestawiona tylko po to, żeby złamać Ukrainę, żeby ją podbić, czy może, żeby pójść od razu dalej, by pokonać. Inne państwa, także ruszy na państwa NATO. Putin jakby odpowiada na, ten, na to pytanie i mówi: Nie, to jest tylko potrzebne do podbicia Ukrainy. Potem będziemy negocjować. I to też padło w tym wywiadzie. Stany Zjednoczone, zdaniem Putina, muszą zaakceptować zmieniającą się rzeczywistość. Nie padło jednak, co się stanie, jeżeli nie zaakceptują. To pozostaje bez odpowiedzi. Biorąc pod uwagę to, co Putin mówił o Ukrainie, to podobny modus operandi mógłby zastosować. Na Łotwie i Estonii, gdzie mieszka duża społeczność rosyjska, gdzie również można wyciągnąć pewne wątki związane z estońskim czy łotewskim SS, a co z Polską. I tutaj, i nie tylko z tego względu, że Rosja ma mniejsze możliwości mieszania w sytuacji wewnętrznej w Polsce niż w krajach bałtyckich, ale też ze względu na inną rolę, w jakiej obsadzono Polskę w tym wywiadzie, wydaje się, że plany jakiegoś ataku militarnego, przynajmniej teraz, nie są brane pod uwagę. W tej wizji Putina Polska jest głównym rywalem Rosji w grze o Ukrainę. I co też podkreślił Putin, chcąc zaszkodzić Rosji, Polacy zamknęli dostęp Niemcom do rosyjskiego gazu, a w dodatku pobierają sowite, jak to mówi Putin, fundusze paneuropejskie, które są przede wszystkim funduszami niemieckimi. Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu, jakie podsuwa tutaj prezydent Rosji, jest takie, że Rosjanie pokonują Polaków na Ukrainie, a Niemcy niech lepiej ich pilnują, bo tylko szkodzą w robieniu interesów. Czyli granica rosyjskich wpływów jest na linii Kerzona, a dalej niech Polska będzie państwem zależnym od Niemiec, ale Niemiec przyjaznych Rosji. I to doskonale koresponduje z tym co Putin mówił o Polsce w 1939 roku. Prezydent Rosji zasugerował, że Polska mogła się wtedy dogadać z Niemcami, a w pakcie Ribbentrop-Mołotow ZSRR zabrał to co jego. Ergo Rosja ma w rękach całą Ukrainę, a Polska jest zależna od Niemców. I tutaj prezydent Putin wydaje się przedstawiać to samo rozwiązanie na dzisiejsze czasy. Jest to oczywiście wizja lepsza niż rosyjski najazd na Polskę, ale też pamiętajmy, że w tej drabinie eskalacyjnej był użyć słów klasyka, napaść na Polskę też się znajduje, ale na szczęście są to wyższe szczebelki tej drabiny. No i żeby była jasność. To wcale nie oznacza, że można odetchnąć z ulgą. To oznacza, że musimy być silni, zarówno militarnie, gospodarczo, jak i politycznie, żeby wszystkie plany Moskwy, co zrobić z Polską, były wyłącznie na poziomie science fiction. A żeby uprawdopodobnić ten scenariusz, Rosja musi przegrać na Ukrainie. Przy okazji, Serdecznie zachęcamy do obejrzenia naszych odcinków dotyczących właśnie wojny na Ukrainie, także tego, jak Rosja widzi tutaj Ukrainę, dlaczego Rosja zaatakowała Ukrainę. Linki znajdują się w opisie. Jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego tematu, ale już w skrócie. Donald Trump powiedział, że będzie namawiać Rosję do ataków na kraje NATO, które nie wydają 2% PKB na obronność. Wypowiedź typowo w trampowskim stylu wywołała typowo antytrampowskie komentarze. Tymczasem Donald Trump jeszcze do swojej prezydentury domagał się od krajów NATO, by przeznaczały właśnie ten 2%, minimum 2% PKB na obronność. Stany bowiem już od dłuższego czasu chcą się wycofać z Europy i trzeba jakoś tą dziurę bezpieczeństwa w europejskim komponencie na to wypełnić. Chciałbym tutaj jedynie zwrócić uwagę na kwestie Niemiec, które wbrew swoim deklaracjom wydają mniej niż 2% PKB na obronność. Niemcy są też państwem bardzo pacyfistycznym, ale jednocześnie rosną tam siły ruchy skrajne. I być może jest to dmuchanie na zimne, ale nie wiem, czy próby odwracania tych tendencji pacyfistycznych wśród Niemców i zmuszanie Niemiec do tworzenia dużej armii jest na pewno super pomysłem, zarówno jeżeli powołamy się tu na drugą II czy trzecią Rzeszę, a przecież w AfD, alternatywnie dla Niemiec, nie brak też pewnych pomruków rewizjonistycznych w stosunku do granic. Wolałbym zatem, aby podchwycić tutaj na przykład pomysł zaproponowany przez Sławomi Redemskiego, Szefa Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, by Niemcy stworzyły taki fundusz obrony, który byłby przeznaczony na wsparcie wschodniej flanki NATO, a zatem tych krajów najbardziej narażonych na agresję. Niech te blisko 1% PKB, który stanowi różnicę między obecnymi nakładami Niemiec na obronność, a deklarowanymi przez nich, przeznaczyli właśnie na dozbrojenie nas czy państw bałtyckich. Niemcy to nasz sojusznik, ale wiadomo, strzeżonego. Po wielkich burzach internetowych, premier Donald Tusk wreszcie zadeklarował, że projekt centralnego portu komunikacyjnego będzie kontynuowany. Spora zmiana, bo jeszcze przed wyborami sugestie obecnego szefa rządu były zgoła odmienne. Centralny port komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą a łodzią umiejscowiony w Baranowie, tam przynajmniej jest docelowa lokalizacja, zintegruje on transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Po wyborach trwały dywagacje czy ten projekt będzie kontynuowany, tymczasem w tę niedzielę 11 lutego w Morągu premier Donald Tusk powiedział Decyzja, jaką podjąłem, i w ogóle o innej mowy być nie może, to, żeby szybko i obiektywnie ocenić, co z punktu widzenia interesów krajów jest najlepsze. Jakie miejsce, jaka skala, którędy mają iść tory pod szybką kolej, to nie jest nic nadzwyczajnego. Jak dodał premier, decyzja o kontynuacji projektu nie może mieć kontekstu politycznego czy ambicjonalnego, ona musi być trafiona w dziesiątkę. Z deklaracji premiera Tuska jednak jednoznacznie wynika, że nowy rząd będzie kontynuował projekt PiS. Mogę tutaj dzisiaj w morongu przed wami powiedzieć, że projekt, który nazywa się CPK, przeprowadzimy w interesie Polski za publiczne pieniądze, policzone co do grosza. Nie będzie milionów wypłaconych ludziom za koszenie łąki w Baranowie, nie będzie niesprawiedliwych wywłaszczeń, znowu będziemy stawiali to z głową. Tak, żeby nikt w Polsce nie pomyślał, że choćby jedna złotówka została zmarnowana, bo jakiś polityk ma wielkie ambicje, stwierdził premier Tusk. Bardzo się cieszę z deklaracji pana premiera, bo śledząc te wszystkie dyskusje internetowe nie odnalazłem żadnego racjonalnego argumentu, który podważałby samą inwestycję. Owszem, zwracano uwagę, że być może trzeba przemyśleć przebieg linii kolejowych. Ale sama sensowność nie powinna podlegać dyskusji, choć podlegała. Ale argumenty drugiej strony sprowadzały się do sloganów o gigantomanii, że to projekt PiS, że wydawano przy nim duże wynagrodzenia, co biorąc pod uwagę zarobki w branży lotniczej, zupełnie nie jest prawdą. Albo że w najlepszym razie wskazywano gdzieś inne projekty podobne, które się nie powiodły, ale ignorowano przy tym same założenia budowy CPK. Ale nawiązując już do historii, to. W tych dyskusjach wśród zwolenników CPK pojawiały się argumenty, że to druga Gdynia. Na co przeciwnicy CPK mówili, że nie jest to trafna analogia, bowiem Gdynia była jedynym portem dalekomorskim dla Polski, tymczasem CPK nie będzie jedynym lotniskiem, tym pierwszym dużym lotniskiem dla Polski. Mamy przecież sporo lotnisk regionalnych. No nie do końca tekst z tymi portami regionalnymi jest i dlaczego nie mogą one zastąpić CPK, odsyłam do tego, co mówi pan Maciej Wilk, ekspert z branży lotniczej. Na YouTubie można odnaleźć sporo jego wypowiedzi. Ale jeżeli chodzi o samą Gdynię, to przede wszystkim jej budowa była też jak mówiono, Przesadzona, że Polska nie powinna tego realizować, bo ma port w Gdańsku, bo Polska była nawet zobowiązana do pełnego wykorzystania portu w Gdańsku. Takie były nałożone na Polskę zobowiązania międzynarodowe ze strony Ligi Narodów. Na to też powoływały się władze wolnego miasta Gdańsk, gdy już otwarto port w Gdyni, który stał się zupełnie normalną konkurencją dla miasta nad Mołtławą. Sprawa trafiła nawet na forum Ligi Narodów i Rada Ligi Narodów stwierdziła, że Polska ma prawo zbudować własny port, ale jednocześnie powinna wykorzystywać pełne możliwości przeładunkowe Gdańska. Ponadto status prawno międzynarodowy Gdańska jako wolnego miasta był taki, że było to terytorium zależne od Polski, ale pod specjalnym nadzorem Ligi Narodów. Gdański port Przynajmniej na początku był zatem uznawany za port polski. Oczywiście praktyka bardzo szybko pokazała, że jest inaczej, bowiem miejscowi Niemcy jak tylko mogli to utrudniali realizację tam polskich interesów gospodarczych, i niechęć gdańskich władz do Polski przeważyła na decyzji o tym, żeby zbudować właśnie port w Gdyni, ale także w tej dyskusji poprzedzającej temat budowy portu w Gdyni. Padały argumenty w stylu, po co nam Gdynia, skoro mamy Gdańsk? Po co nam w Gdyńsk, skoro mamy port w Gdańsku. Wystarczy tylko zmusić Gdańsk do przestrzegania prawa i będzie wszystko w porządku. Koniec końców postawiono na szczęście własny port, i podobnie jak 100 lat temu mam nadzieję, że teraz też Polska zrealizuje swoją wielką inwestycję, a nie będziemy liczyć, że być może wystarczy nam to, co jest. A teraz rocznica tygodnia 12 lutego 1798 roku w pałacu marmurowym w Petersburgu, po wypiciu porannego bulionu Stanisław August Poniatowski, były król Polski i były wielki książę litewski, nagle zasłabł. Kiedy ocknął się, poprosił o sprowadzenie księdza. Około godziny 23 po wielogodzinnych męczarniach zmarł. Lekarz stwierdził wylew krwi do mózgu, choć jak to zwykle bywa, że było to otrucie. Ostatni król polski na pewno jest jedną z najciekawszych postaci w historii naszego kraju, wokół którego chyba już zawsze będą toczyć się spory. Gdy się urodził, nadworny astrolog przepowiedział jego matce Konstancji z Czartoryskich, że jej syn sięgnie po koronę. Nikt w to nie wierzył poza właśnie matką, która kładła szczególny nacisk na kształcenie syna. Przełomowa dla Stanisława Antoniego, bo takie. Nosił wtedy imiona, była niewątpliwie wizyta w Petersburgu w 1755 roku, kiedy to nawiązał romans z przyszłą władczynią Rosji, Katarzyną II. To ona, przy pomocy bagnetów rosyjskich, zapewniła mu niespełna 9 lat później tron w Warszawie. Stanisław August nie zamierzał być jednak rosyjską marionetką. Przepełniony ideami oświecenia, chciał zmieniać Rzeczpospolitą. Żeby to jednak zrobić, musiał znosić upokorzenie ze strony zarówno dawnej kochanki, jak i jej namiestników. Ziemią życia Poniatowskiego była Konstytucja 3 maja, jednak jedną z najsłabszych stron tego władcy był brak konsekwencji i determinacji. Gdyby bowiem konsekwentnie i zdecydowanie trzymał się polityki prorosyjskiej przez całe panowanie, to prawdopodobnie zachowałby swoje królestwo i przy okazji by je wzmocnił. Gdyby uparcie, Broniłby dzieła swojego życia konstytucji 3 maja, stałby się bohaterem równym Kościuszce. Gdyby nie abdykował, byłby żywym symbolem ciągłości Polski i Litwy. Tymczasem był chwiejny. Rzeczywistość go przerastała. Nie mógł jej zmienić, co nie jest zarzutem, ale nie potrafił też się do niej dostosować z korzyścią dla państwa, którym władał. Skończył naprawdę marnie. Po trzecim rozbiorze znalazł się w Rosji. Nie miał swojej korony, której się zrzekł, nie miał też swoich pieniędzy, gdyż żył na łasce zaborców, nie miał też w końcu swojej legendy, nie wykonał żadnego aktu sprzeciwu wobec tego, co się stało z Rzeczpospolitą. Nie zrobił nic, co zapewniłoby mu szacunek poddanych i pamięć potomnych. Nie miał nic, kompletnie nic prócz pamiątek i drobiazgów, które przypominały mu o lepszych czasach. Jeżeli u schyłku życia były dni, kiedy ostatni król Polski. Zdawał sobie sprawę z rozmiarów swojej klęski, to z pewnością doznawał wtedy czegoś w rodzaju piekła na ziemi. Po więcej informacji o Stanisławie Auguście Poniatowskim, odsyłam do swojego tekstu, jak to jest tak wszystko stracić, panie Poniatowski. Link w opisie. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka historycznego przeglądu tygodnia. Na następny zapraszam prawdopodobnie w przyszły piątek. Ponadto przypominam, że można wspierać naszą działalność za pośrednictwem Patronata, Bajkofitu, bądź kupując coś w sklepie Wokulskiego. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję i do zobaczenia wkrótce.